ja mam dużo hajsu, to może chodźmy sobie, kupmy nowe auto. I tak tutaj dużo osób pisało o ten. Thanks and help. Olejkanie Hypersport. Mój pierwszy do ciebie donate. Nawet nie masz pojęcia, jak to bardzo zagrać Forza Horizon 4. Smutek. No, jest to świetna gra. Nie dziwię ci się, że chcesz sobie zagrać. I no, na razie zostają ci nagrania i streamy po prostu chyba. Więc tak, gdzie jest Lycan? Czy można go tu jakoś zdobyć? Bo ja bym go chciał bardzo. Znaczy, czy można go kupić? Ale tu go nie widzę. W Fordzie... W-Motors? Co to jest? A, jest! Okej, okay, to jest tutaj. On jest... No dobra, spoko. 3 400 000 kosztuje! On w Fordzie Horizon 3 nie był taki dobry. Ale... No, ale... Tutaj może będzie inny, zobaczymy. W każdym razie też w tej Fordzie lepiej umiem tuningować. Czy będzie Tour de Podlasie? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Bierzemy ten kolor, bardzo mi się podoba. Taki, nie wiem, kość słoniowa. Coś takiego. Zobaczymy, co z niego da się zrobić. No tutaj on już jest na starcie koksem. Więc mocno go nie stuningujemy, no ale może jakoś tam się będzie prowadził. Siema Murzyn. Cip. Zobaczcie, tu mamy... O, to jest samochód elektryczny. Zobaczcie, jak mu się drzwi otwierają. To jest bardzo fajne w Lycanie. Się wsiada tak od przodu. Cyk, nie? Tutaj mamy... No, tutaj pewnie jest ta jednostka napędowa. Ja się tak śmieję z tym silnikiem elektrycznym. A nie wiem, czy on czasami nie ma jakiś elektryczny, czy to nie jest jakaś hybryda, czy coś. Tam jeszcze coś innego się chyba otwierało. Czekajcie, z tyłu. O, tutaj mamy spoiler wysuwany, czyli już wiemy, że żadnego spoilera nie będziemy tutaj instalować dodatkowego. Bardzo ciekawie on wygląda w ogóle, nie? Takie kształty ma dosyć wyjątkowe, można by rzec. Wejdźmy sobie do środka, zobaczmy, co tutaj... Cip. O. Co to w manualu? Co to jest? Statek kosmiczny, nie? Takie otwierane drzwi były w Need for Speed Underground 2, ale nie w ten sposób. One tutaj są lekko do góry jeszcze, widzisz? A w Undergroundzie były tylko do boku. Też na odwrót, ale tylko do boku. No dobrze, to mamy sobie ogarnięte i co? Stunikujemy go sobie troszeczkę. Tak trochę Rolls Royce, jeśli chodzi o drzwi. No? W sumie tak. Dobra. Najpierw trakcję trzeba mu polepszyć, bo... Znaczy, w sumie z przodu zostawimy standardowe opanki. Zobaczmy felgi jakieś inne do niego. No. Te co ma, to są całkiem spoko, ładne, nie? Ale możemy sobie lżejsze zainstalować. Ja to wszystko bym zawsze lekkie instalował. Te sobie weźmiemy, ale je sobie pomalujemy na czarno później. Na jakiś mat czy coś. Najgorsze auto, mówicie, to jest. Ja wiem, czy to jest najgorsze auto. Dawaj coś w stylu GTA. Okej, okay. Więc mamy tu tuning na drift, znaczy zawieszenie na drift. Ale... Wow. Ciekawe jest to, że tu nie mamy wyścigowego zawieszenia. Może te, które już ma, jest jakieś do regulowania. Zobaczymy. W trójce on nie był najlepszy, nie lubiłem go. On słaby jest. A tam kurde. Poczek, tu kolory fajne są. Biorę ten czerwony. No i felgi właśnie musimy pomalować. Cip. Musimy dać na czarny mat. Bo ja tak chcę. I w środku mamy bardzo... W środku mamy bardzo fajny kolorek. Okej. Okay. Semi-gloss. A może taki dajmy? Napęd W4. Nie będziemy tu takich rzeczy dawać. Absolutnie. Żadne quattro. To nie jest Deutico. Chociaż podejrzewam, że cena jest podobna, ale Deutico jednak jest chyba takim bardziej ekskluzywnym samochodem. Dobra, mocy mamy tutaj dużo. Ja bym go tak zostawił.
Powinno być więcej opcji tuningu. Tam, dobrze jest. Niektóre samochody można naprawdę bardzo solidnie zrobić. Ciekawe za donacik. Oto tylko 2000. Offroad. Dziękuję ci za ten. Będziemy robić ten. Znaczy w sumie to ja mam jeszcze do zrobienia wyzwanie od widzów. Kurde, muszę to zrobić, ale to chyba zrobię offline, bo to strasznie dużo czasu na streamie zajmuje. A może właśnie od tego są streamy, nie? Wow, odrobinkę przypomina mi dźwięk tego. Nissana R35. Dziwne, nie? Lycan Hypersport. Bardzo drogi samochód w tej grze. Pokaż środek. No właśnie, tak. O Jezu, jaki kokpit! Znaczy, ten wyświetlacz jest bardzo dziwny, nie? W ogóle zobaczcie, jakie małe pole widzenia jest. Ja bym wszystkich pieszych na pasach potrącił. Jakbym gdzieś w mieście jeździł tym. Daj spokój. Lycan Hypersport. Powiem wam, że wnętrze nie wygląda na dobrze wykończone tutaj w grze. Tak widać trochę niedoskonałości jakby. Nie podoba mi się to. O! Wow. Trochę za dużo prędkości miałem. Wstaw mu V12 Race. No standardowo brzmi bardzo fajnie. Ta V12, którą byśmy wsadzili, to brzmiałaby naprawdę słabiutko. No. Tutaj trzeba uważać na zakrętach, bo delikatnie z gazem przede wszystkim, ale wydaje mi się, że jakbyśmy wsadzili do niego więcej mocy, to byłby trudniejszy do opanowania na tym standardowym silniku, bo ten Racing V12 może być lżejszym silnikiem niż ten, co jest tutaj standardowo włożony. Coś tam jedzie, no. I ściana. Właśnie, kto ma herbatkę dzisiaj na streamie? Się was pytam. Ja mam ze sobą. Ej, dobra, to robimy taki myk, że zobaczymy, co ten silnik standardowy potrafi. No ja powiem, że całkiem przykładnie przyspiesza. W klasie jest 2. Myślę, że dałby sobie radę nawet z takimi statystykami. Ale po wymianie silnika możemy mieć troszeczkę więcej opcji tuningowych. Oh, shit. Macie, ja mam. Bardzo dobrze. A kto ma w ogóle coś do picia? Nie musi być herbatka, bo herbatka to jest taka moja preferencja, nie? A wy możecie mieć coś innego. No nie wiem, co tam macie do picia jeszcze? Sok jakiś? Dzisiaj piłem sok marchewkowy. Jakiś tam sobie kupiłem. I z górki. Cip. Poszedł. Co on tylko 6 biegów ma? Jak te na nowoczesne samochody, to tak nie za dużo. No, 400 na godzinę. Takie wymuszone. Pojedzie, szału nie robi, prawda? Na zakrętach też szału nie ma. No taki ciężki się wydaje. Zobaczymy sobie jego dokładne staty, ile on waży, co i jak. Fajne jest to, że standardowe zawieszenie da się regulować. To jest bardzo spoko. Dziękuję za donacik, Olivier. Pozdrawiam oczywiście. Dziękuję bardzo. Pod pociąg nim. Na draga. Na draga to byśmy musieli chyba zrobić napęd na 4 koła. Także więcej mocy, możliwe, że mniejsza waga. Okej, zainstalujemy to. I teraz mamy nieco wyższe statystyki. Czy ja na pewno wszystko zainstalowałem? Chyba tak. Więc tak, mamy mniej wagi, zobaczcie. O prawie 100 kg mniej. I mamy więcej mocy. O ponad 100 kW więcej, także...
no zysk jest ogromny, mimo że te statystyki nie są jakieś wymaksowane. No myślę, że on przede wszystkim trochę cierpi, jeśli chodzi o skręcanie, nie? 1216 koni ma. Dziękuję, że ktoś obliczył. Nie brzmi tak źle. Taki lambos się z niego zrobi. Chodźmy na zakręty. Teraz jest lżejszy, więc powinno się wszystko w nim poprawić. I prowadzenie, i trakcja, i co tam jeszcze. Ale czy będzie szybszy? Na razie coś tam na zakrętach. Wow. Na razie coś tam na zakrętach polatamy. Zobaczymy, co się z nim dzieje. Oj, z gazem to trzeba uważać teraz. O, mam do was ten, mam do was pytanie. Do was tutaj na streamie, do ludzi na streamie i do ludzi, którzy oglądają odcinek z Lajkana. Czy według was, to jest bardzo ważne pytanie, skupcie się. Czy według was, ponieważ ceny paliw, ropy konkretnie, poszły w górę, a ceny benzyny, no, są niższe teraz niż ceny ropy. Powiedzcie, czy bardziej opłaca się kupić samochód benzynowy, tak jakbyście jeździli sobie na jakieś dłuższe dystanse, czy bardziej opłaca się mimo wszystko kupić samochód na ropę, który no na trasie możliwe, że trochę mniej spali, chociaż teraz to już tak nie do końca, ale to no, po prostu pytam się was, czy w obecnych cenach paliw opłaca się, co, jaki samochód bardziej się opłaca, benzynowy czy diesel? Dziękuję za donacik. Na drift MK3. O! MK3 na drift, to by mogło być ciekawe. Może zrobimy głosowanie, co? Daj, zrobimy głosowanie. O! Żeby było fantastycznie, to jeszcze tak zrobimy. I jak chcecie, głosujcie. Później sobie zobaczymy, co tam pogłosowaliście. Pomyśleć trzeba też o tym, że dieslem nie wszędzie teraz wjedziesz. I głosujemy, no właśnie. Mi się teraz też wydaje, że benzyna, ja zawsze byłem za dieslem. No bo na dłuższych dystansach to jednak diesel tam mniej palił, nie? Ale teraz jak na to patrzę, na te ceny paliw, to kurde... diesel tak trochę słabo, nie? Diesel o wiele wyższe koszty ewentualnych napraw. Dokładnie tak, zgadzam się. Jeśli coś się spierdzieli w silniku, to ino koniec. I no koniec z tą oszczędnością. Więc no powiem wam tak, ja zawsze jeździłem dieslami właśnie ze względów ekonomicznych, żeby oszczędzać paliwo. Ale teraz jak na to patrzę, to nie wiem, czy mój przyszły samochód nie będzie właśnie w benzynie. No. A ja się boję, że mi też tam coś pierdzielnie w samochodzie, bo ja też kupiłem używany. Ten gnój ma 11 lat. To już stary samochód jest. Tam nic w silniku pewnie od nowości nie było wymieniane, poza olejem, który też wymieniam nawet wcześniej. Ostatnio wymieniałem olej, cały rozrząd, pompę wody, wszystko. Żeby gnój miał dobrze, nie? Żeby się nie spierdzielił. Ale z gnojem jak to z gnojem, czyli z dieslem, nigdy nie wiadomo, nie? Dzięki Kiwi Body za donate na superchacie. No i dobra, mówicie, że co? Ta Racing V12 to jest dobry silnik. Zaraz sobie jeszcze zmniejszymy docisk spoilerów, tak żeby osiągnął wyższą prędkość maksymalną. Jedziemy teraz odrobinkę pod górkę, więc on tak... Więc on tak tutaj nie za bardzo się... O, żeż ty... Co to jest? Subaru. Dobra. O, żeż ty Subaru. I teraz tak, weźmy mu docisk aerodynamiczny, zmniejszmy. Cip. Tyle. Szybkie to to, mówicie? Zobaczymy. Czysta.
Silnie lista zaraz będzie. No, skręcać przy takiej prędkości skręca całkiem fajnie. Ale szału nie ma. Trielista! Jak się mówi po rosyjsku 400? 400! 420! Cip! No i wypadł z zakrętu. Niedobrze. No jak on ma walczyć z takimi Koenigseggami i innymi super szybkimi samochodami jak Radical RCX, czy jakieś Lamborghini, czy coś, to... No to, to ciężko chyba będzie, nie? Czyli lista. No tak, nie wiem, no... Bardzo przeciętnie, moi drodzy. Wchodzę sobie tak ostatnio po internecie, po YouTubach i tak patrzę sobie, że ostatnio na kanale Kameralnie ziomek, no to nie tak ostatnio, ale tam wrzucił taki film, który mnie zainteresował, że... O tym Mercedesie. No i on miał tam jakiś pakiet AMG, czyli takie wyposażenie AMG, ale silniczek miał właśnie. Silnik oznaczenie ma, to znaczy samochód oznaczenie ma 200, czyli tam A200 to on chyba się nazywał. A35? A200 on się nazywał, nie? Czyli 200 kojarzy ci się z silnikiem 2.0. A słuchajcie, on ten silnik miał 4-cylindrowy. I ten silnik ma pojemność 1.3! 1.3 autentycznie, także... Ja nie wiem jak te silniki... A teraz mi właśnie kolega Grzechu mi mówił, że tutaj z czata, że jechał ostatnio z Skodą Rapid z silnikiem 1.0. I ponoć całkiem pozytywne wrażenia jak na 1.0. Chciałbym się kiedyś takim samochodem przejechać. Lycan Hypersport. Czy on jest dobry? Ja bym zostawił standardowy silnik tylko i wyłącznie dla dźwięku. Ale jak widzę tutaj Koenigseggi, to tak średnio widzę moje szanse na wygraną. Ale widzicie, że wy bardzo dobrze wiecie, jak działa to losowanie, nie? Jak chcesz, to wezmę tego Rapida, to polatamy. O, Grzechu, jakbyś dał radę tym Rapidem podjechać, to ja bardzo chętnie przetestuję i ten... I pokażemy, i zbadamy to, i z widzami to zbadamy, jak działają te silniki jednolitrowe. Bo ja strasznie jestem ciekawy, a to nie będzie żadna tam akcja sponsorowana ani nic. Pewnie, że tak, ja jestem za. I od razu pogadałbym z entuzjastą samochodów. I rozwikłamy tą zagadkę. Bo my się już zastanawiamy nad tymi jednolitrowymi silnikami od bardzo dawna. No i dobra, następne losowanie na ten, na film będzie, znaczy na bilet, będzie za pół godzinki. No, powiem wam, że... Nie za dobrze. Jest to dokładnie tak samo jak w Fordzie Horizon 3. Nic specjalnego ten samochód sobą nie reprezentuje, tak? Nie waży jakoś super dużo. Oh shit. I podejrzewam, że na multiku on wymiatać też nie będzie, a multika też będziemy dzisiaj sobie jeździć. Zjeżdżaj, dziadu, ty. No i koniec wyścigu. A, mogłem pojechać lepiej pewnie. Ale nie jest tak źle w sumie z tym samochodem, nie? Tylko ja bym chyba dał sobie ten silnik standardowy tylko i wyłącznie dla dźwięku. Bo... to takie... Nie chcę takiego dźwięku, no. Może być nawet trochę wolniejszy. Może być nawet trochę wolniejszy, byleby tam ten dźwięk był taki...
Nie wiem, no jakoś tak nie przemawia do mnie to auto. Lycan Hypersport, od samego początku jak go testowaliście mówiliście, że jest słaby, ale cena teoretycznie powinna wskazywać na coś innego, nie? Lycan.